Dziesięciolatek uciekał skradzionym samochodem. Francja. Policja zatrzymała 10-letniego chłopca za ucieczkę skradzionym samochodem. 10-letni chłopiec został w środę zatrzymany przez policję w miejscowości Marcouët-Telles-Lille na północy Francji po ucieczce skradzionym samochodem, poinformowały lokalne władze. Według miejscowej policji samochód został skradziony tydzień wcześniej w Villeneuve-d'Ascq. W środowe popołudnie został zauważony w Marcouët-Telles-Lille przez mundurowych, którzy następnie podjęli próbę przechwycenia pojazdu. Auto zaczęło jednak uciekać. Z dużym impetem wjechało na chodnik, co poskutkowało przebiciem dwóch opon, następnie wjechało na pobliski parking i zatrzymało się na słupie. Z samochodu wyskoczył kierowca, który pieszo zaczął kontynuować ucieczkę. Został jednak szybko zatrzymany przez policję, okazało się, że jest to 10-letni chłopiec. Służby przekazały go prawnym opiekunom, ale wszczęte zostało postępowanie karne w sprawie niepodporządkowania się poleceniom policji oraz ukrywania skradzionego samochodu.